Cześć, tu Jakub Borowski, założyciel Athletic Training. W dzisiejszym vlogu zobaczycie, jak pracujemy z Janem Stolarskim, zawodnikiem superligowego klubu Piotr Kowianin. Jasiu zerwał więzadła, co eliminuje go z tego sezonu. Jesteśmy przed ostatnim treningiem etapu przedoperacyjnego. Dzisiaj będziemy już szykować się na to, żeby jutro o godzinie 17 był gotowy na stole operacyjnym do zabiegu. Już przed kontuzją Stolar powtarzał mi, że jak tylko stanie się mu coś poważnego z kolanem, to kończy ze sportem. Kończy ze sportem! Po zerwaniu ACL 81% wraca do aktywności fizycznej. 55% wraca do sportu. Tylko 38% wraca do pełnej sprawności przed urazem. Ja się nie interesuję te statystyki. Ja się wróci do sportu silniejszy. Z punktu widzenia psychologicznego mamy etap oswajania z rzeczywistością. Jasiu jutro o godzinie 17 będzie leżał na stole operacyjnym w Piotrkowie gotowy do zabiegu. Oprócz uszkodzonego więzadła mamy również wygnieconą kość udową oraz uszkodzoną łąkotkę. 1/3 młodych sportowców doznaje ponownego urazu po rekonstrukcji ACL w ciągu 2 lat. Po upływie 2 lat znacznie maleje prawdopodobieństwo tego urazu. A więc stawiamy tutaj pytanie. Czy nie lepiej wydłużyć powrót do sportu do 2 lat? Postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie podczas dzisiejszego treningu. Główne cele naszej pracy w tym etapie z Jasiem to przywrócenie w sposób czynny i bierny wyprostu w kolanie, a w tym przypadku, wiedząc, że Jasiu anatomiczny ma przeprost, chcemy doprowadzić właśnie do tego przeprostu, żeby mógł poruszać się w swoim naturalnym zakresie ruchu. Jeśli chodzi o zgięcie w kolanie, to przez uszkodzoną łąkotkę, jeszcze raz to powiem, aj. No. Głównym celem naszej pracy w tym etapie jest przywrócenie pełnych zakresów ruchu Jasia. W tym wypadku mówimy o fizjologicznym przeproście, bo taka jest jego anatomia. Natomiast jeżeli chodzi o zgięcie w kolanie, musimy uważać na jego łąkotkę, która jest uszkodzona, więc nie pracujemy do zalecanych 120 stopni kątowych, ale pracujemy do momentu blokady w stawie, żeby nie doprowadzać do bólu poprzez ucisk na łąkotkę. Jeżeli chodzi o usuwanie obrzęku, Jasiu realizuje tą pracę poza naszymi treningami i realizuje to w formie współpracy z fizjoterapeutą, jak i dzięki sprzętowi Game Ready, który może wykorzystywać w warunkach domowych. Na siłowni pracujemy nad sprawnością stawów biodrowych, kolanowych oraz skokowych, natomiast w osobnych jednostkach pracujemy nad hipertrofią mięśniową góry, gdyż jest to dla nas bardzo ważny aspekt, ponieważ chcemy utrzymać układ nerwowy Jasia w bardzo mocnej pracy, co przyczyni się również do regeneracji uszkodzonych tkanek. To dla nas bardzo ważny aspekt psychologiczny, gdyż Jasiu nie jest stworzony do siedzenia na chacie, w gaciach i japonkach. Chyba. Jeżeli chodzi o reedukację chodu, to musimy być bardzo ostrożni z racji na uszkodzoną kość udową oraz pękniętą łąkotkę. Natomiast ciekawostką jest, że już w 4. tygodniu naszego programu Jasiu, wychodząc z siłowni, zapomniał o swoich kulach. W tym okresie omawiamy z Jasiem również postępowanie pooperacyjne, takie rzeczy jak pozycje spania, jak wstawanie z łóżka czy z krzesła. Są to dla nas ważne rzeczy, gdyż po operacji będzie musiał być bardzo ostrożnym gościem. Dzisiaj jest dzień, w którym będziemy pracować nad dolnymi partiami Jasia. Niestety te treningi są super nudne, bo musimy pracować nad małymi rzeczami i na niewiele możemy sobie pozwalać. Jasiu z nami latał, zanim się nabawił kontuzji, nad sprintami, nad skokami. Robiliśmy dużo elementów wyrwaniowych, dwubojowych. A teraz niestety musimy bawić się w malutkie rzeczy, ale robimy to po coś. Będą to fundamenty naszej rehabilitacji pooperacyjnej. 5 kroków rehabilitacji pooperacyjnej. Siła, stabilność, pliometria, bieg, piłka ręczna. Już tydzień po zabiegu Jasiu będzie mógł wrócić do działania, ale będzie to bardzo mała praca, głównie w formie izometrycznej, gdzie będziemy bardzo skrupulatni, będziemy kontrolować skalę bólu od 0 do 10, gdzie na ból będziemy mogli pozwalać sobie maksymalnie do 1 czy 2. W tym momencie nie możemy bardzo obciążać Jasia osiowo, więc nie może robić wielu ćwiczeń w staniu. Niewiele możemy zdziałać, natomiast pracujemy w podparciu o drabinki, gdzie pracuję na samych wspięciach na łydki. Robi to bardzo powoli, głównie pracując nad kontrolą dołu.
Ważnym elementem jest to, żeby namawiać Jasia do wyprostowania kolana, bo osoby, które nie dbają o przywrócenie wyprostu, czy jak u Jasia fizjologicznego przeprostu, niestety, ale później zatracają ten pełen wyprost i zostaje jego budowa później już na stałe w karierze, co dla nas jest rzeczą nieakceptowalną. W tym etapie bardzo ważne dla nas jest aktywacja pośladka i całej taśmy tylnej, stąd pracujemy sobie tutaj na maszynie, gdzie Jasia nie obciążamy osiowo, a jednak jego taśma tylna jest cały czas w gazie. Zależy nam na tym, żeby hamował ekscentrykę, więc hamuj te powtórzenia na dół, bratku. Na raz, dwa, trzy, będzie złoty medal. Panie, jak paluszki zadrzesz nam do góry, będzie klasa. Dziękuję bardzo. Także na skakanie i bieganie sobie nie pozwalamy, ale odciążenie kolana, a równoczesne użycie pośladka to jest klucz naszej imprezy na tym etapie pracy. Nie chcemy, żeby masa mięśniowa Jasia całkowicie zniknęła. Zbudowaliśmy przed sezonem 7 kg więcej tego człowieka i z 79 kg ważył ponad 86. Niestety przez to, że spuścił głowę w dół, ta waga niestety wróciła do 79, ale spokojnie, już znowu jesteśmy 3 kilo w górę, także będzie lepiej. Paluszki zadarte, mocno wyprost. Czy tam cię unosi, czy w miarę leżysz na tej ziemi? W miarę, a trochę unosi. No dobra, 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 dobra. Zaraz będzie kwestia. Okej. W tym etapie pracy na niewiele pracy dynamicznej możemy sobie pozwalać, dlatego pracujemy izometrycznie. Praca izometryczna, gdzie będzie napięcie dłuższe niż 40 sekund, pozwoli nam na to, żeby odzew mięśniowy był hipertroficzny. Stąd bardzo mocno pracujemy. Opór gumy jest naprawdę mocny, a jego mięsień cały się trzęsie, co mówi mi, że jest zmuszony do mocnej pracy. Dlaczego pracujemy w ten sposób? Bo właśnie ta praca jest w stanie zapewnić nam to, że Jasiu nie straci pełnego wyprostu czy swojego fizjologicznego przeprostu. ACL jest zmuszany do największych napięć od 0 do 10 stopni kątowych, zwłaszcza w pracy bez obciążenia, w pracy biernej, w pracy dynamicznej. Dlatego tak ważna jest praca na wyproście i na ostatnich 10 stopniach kątowych. 5, 4, 3, 2, 1 i powolutku wyłazimy. Trochę spokojnie poprawić, bo przyjdzie teraz myśl. Pracujemy również nad zdrową nogą, tutaj możemy sobie pozwalać na trochę więcej i ten wyprost jest mocniejszy, ale wciąż nie możemy tego gościa stawiać na jego własnej masie ciała, tylko musimy robić to w pozycjach leżących, w pozycjach odciążenia. Aktywacja zdrowej nogi przyspieszy regenerację nogi urazowej i jej odzew też, jeśli chodzi o hipertrofię, będzie troszeczkę większy. Nasz mózg i nasze dwie półkule oddziałują nawzajem na siebie i chcemy wykorzystywać te sztuczki. Hamuj górę, a mocniejszy dół nam daj. Zsuń na niżej. Fajnie. Szerokie kolano zaznaczę. Hamuj dół. Na raz i dwa i trzy. Good morning w siadzie to doskonałe ćwiczenie dla Jasia w tym momencie, gdzie celem jest odciążenie jego kolan. Nie obciążamy go osiowo, a mamy możliwość wykorzystać mięśnie dwugłowe, pośladki i odcinek lędźwiowy, co później pomoże nam wrócić do pełnej sprawności. Jasiu zachowa pamięć ruchową, a przede wszystkim nie pozwoli sobie na skiśnięcie tutaj w głowie, bo aspekt psychologiczny jest dla nas kluczowy. Musi cały czas czuć, że jest w gazie i że jest zawodnikiem na robocie, dzięki czemu może zobaczymy go kiedyś na boisku. Hop, 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 dawaj, 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 rotacja. Ukłon nam dzień dobry dożył tak jak na Good Morningu. A może więcej dzień dobry, czy nie? No. Okej, okay, fajno. Więc ja mogę więcej. Okay. Nie, no, no, to daj optymalnie, bo wykorzystasz jeszcze bardziej. To jest chodzi o maksa? To, jak mam później ręce tu mogę trzymać? Na boki zatrzymaj, złap z tyłu, czy na boki, na skrzynkę. Aj, jest gicior? No, dobra. 3, 2, 1, hopa. Dbamy teraz o rotację zewnętrzną w kolanie. Nasze kolano nie może być koślawione podczas pracy dynamicznej. Utrzymujemy teraz pracę izometryczną, nie namawiam go do ruchu,
żeby nie prowokować rzeczy w kolanie i zwiększać stan zapalny, bo nie chcemy tam obrzęku przed operacją, więc pracujemy izometrycznie, ale uwierzcie mi, Jasia pośladek teraz będzie gorący jak plaże hiszpańskie. Cycuszek otwórz ładnie, cyk. Musimy podtrzymać go w takiej aktywacji więcej niż 40 sekund, a dzisiaj pozwalamy sobie na 60 sekund. Nie musimy w tym programie robić deloadu, jak w programach, w których optymalizujemy jego szybkość czy siłę, ponieważ będzie miał długi czas wypoczynku po tym programie. Nie puszcza stopą ziemi. Ty, co mnie ducha piecze? No dawaj, dawaj. Nie tam zostało. Przez 10 sekund. Jak to ja się ujął? Dupka piecze. 3, 2, 1. Relaks. Nie zdejmuj tej gumeczki i za momencik wrzucisz wałek między udko i będzie zacisk. Polecamy z tego miejsca młodym dziewczynom, żeby spróbowały takie zadania. Im więcej ładnych, krągłych pośladków, tym my jesteśmy zadowoleni. Na pewno wpłyniecie na przyspieszenie regeneracji Jasia. Daj stopy troszeczkę wężej. Nie chcemy, żeby koślawił te kolana. Wiemy, że wpuszczanie kolan do środka może być przyczyną zrywania więzadeł, stąd ustawiam jego stopy wąsko i namawiam do bardzo mocnego nacisku na wałek. Chcemy pobudzić zarówno i przywodziciele, i odwodziciele, bo Jasiu na boisku porusza się we wszystkich kierunkach, a zależy nam na tym, żeby był gotowy na wszystko po powrocie. Cycek jest otwarty, wałeczek jest mocno duszony. Gumki nie zdjęliśmy, ale nie ma tu żadnego wpływu teraz na to zadanie, więc spokojnie możemy ją zostawić. Praca jest robiona na 3 rundy w dużym czasie napięcia, od 40 do 60 sekund. Jak już wspomnieliśmy, dzisiaj pracujemy na 60 sekundach. Stąd jego nogi, ja z bliska to widzę, że te nóżki drżą jak oszalałe. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Dziękuję. Stopa ma trzymać ziemię, nie możesz mi jej puścić. Jak postawisz troszkę szerzej, będę bardzo szczęśliwy. Szerzej, szerzej, bratku. Stop. Które robimy ćwiczenia? Pierwsze, z rozciąganiem gumeczki. Jest ok, jest ok. W ogóle się niczym nie przejmuj. Postaw mi szerzej te stopy. Ważną rzeczą dla mnie, żebyś nie puszczał stopą ziemi. Daj mi good morning, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Otwórz tu piotrkowianin, cegłówka jest. I naciągamy gumeczkę. 3, 2, 1, hop. Pracujemy. Fajnie. Pracujemy teraz nad rotacją zewnętrzną w kolanach. Nie możemy koślawić tych kolan i wpuszczać ich do środka podczas pracy dynamicznej, podczas grania. Na tym nam zależy, żeby Jasiu zachował jak najbardziej swoje poprawne wzorce ruchowe. Będzie nam dużo łatwiej po zabiegu wrócić do działania. Jak będzie trzymał napięcie mięśniowe dłużej niż 40 sekund, a w tym wypadku będzie pracował na 60 sekund, jego mięśnie zaczną drżeć. W tym momencie pracuje mięsień pośladkowy średni i pośladkowy mniejszy. One odpowiadają za to pilnowanie kolana, które nie włazi do środka. I ja już teraz widzę po drżeniu jego ciała, że te mięśnie mają kawał solidnej roboty. Praca izometryczna przyczynia się do tego, że utrzymamy masę mięśniową w tych małych, ale bardzo ważnych mięśniach. Później one będą pełniły dużo lepszą funkcję w okresie pooperacyjnym. Jeszcze wytrzymaj nam 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Kontrola czasu to jest moje zadanie. Jasia zadaniem jest napierać na wałek jak najmocniej. Uwierzcie mi, że tego wałka tu nie wyciągnę, więc wiem, że bardzo mocno pracuje. Po drżeniu jego ciała widzę, że bardzo mocno pracuje teraz przywodzicielami. Jak wiemy, w piłce ręcznej trzeba poruszać się w każdym kierunku. Te mięśnie są dla nas bardzo ważne przy poruszaniu się z lewej do prawej strony. Jasia, praca obronna jest dla nas ważna. Będzie chciał zatrzymać Michała Jureckiego, jak wróci do zdrówka, więc pozdrawiamy z tego miejsca i jest dla nas ważnym aspektem mentalnym, bo chcemy rywalizować z najlepszymi. W końcu po to robimy, żeby wygrywać i wejść na sam szczyt. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Dziękuję. Ty, ładnie dzidzio podpompuje atlet. Ładnie dzidzio będzie pompowany przez Athletic Drain. Ty, jak dasz mi rotację, daj paluchy do dołu. Rotacja zewnętrzna nogi. I teraz pracujemy sobie, hop. I hamujemy dół. Teraz pracujemy nad takim
tak zwanym mięśniem VMO. Ciekawostką jest, że w naszej ontogenezie ciała ten mięsień powstał najpóźniej. Znika nam najszybciej, jak chcemy go utrzymać. Jest naszą głową przyśrodkową, jedną z czterech głów mięśnia czworogłowego. Wspomaga kolano, żeby nie właziło do środka, stąd tak ważny aspekt, żeby ten mięsień utrzymać przy życiu. Pracujemy teraz nogą urazową, ta noga jest słabsza, obwód uda jest dużo mniejszy, stąd ważna jest ta dla nas sprawa. A żeby mięsień był długo w napięciu, hamujemy fazę na dół jak najbardziej, co wymaga od Jasiu bardzo ciężkiej pracy. Proszę Was, spróbujcie to ćwiczenie w warunkach domowych. Nie jest to łatwe zadanie. I drugą nogą dla zasady dziobem. Cycek jak otworzysz troszeczkę, to będzie fajna sprawa. Noga zrotowana trochę na zewnątrz i tutaj jest ta główka. Widzę u Jasia, że głowa przyśrodkowa w lewej nodze jest większa objętościowo niż prawa, więc już troszeczkę pozwoliliśmy, żeby tamten mięsień spadł nam do dołu z objętością, ale przez 4 tygodnie pracy już z Jasiem zauważamy, że tamta noga urazowa wraca, że mięsień wzrósł, więc nawet poprzez taką pracę jesteśmy w stanie przywrócić wzrost mięśnia. Widzimy się. No, wpadniemy, nie? Ja jestem. Raczej. Dzięki, hejo. Ok, połóż się lekko zrotowany do przodu. Paluszki stóp są zadarte, zablokuj nam kolano. I teraz podnosimy do góry. I hamuj dół. Wiesz co, jeszcze troszeczkę cię tu nakręcimy. O, tak dasz radę. Więc ten ruch nie będzie wcale wysoki, ale będzie trochę ciężej. Hamuj dół. Kładę tu rękę na Jasiu. I czuję, że właśnie aktywuję to mięsko, na którym mi zależy. Jak widzicie, pracujemy w maksymalnym wyproście. ACL jest pod największym napięciem od 10 do 0 stopni kątowych naszego kolana. Zwłaszcza kiedy to kolano jest koślawione. Zrywane jest przy napięciu 15,3%, więc musimy dbać o to, żeby jego noga była sprawna w pełnym wyproście. Dlatego realizujemy proste ćwiczenia, które wyglądają na proste, ale jak zrobimy tego większą objętość, a właśnie tak z Jasiem pracujemy, hamując dół, dochodzi do zmęczenia mięśniowego, bo trening jest tylko wtedy, kiedy aktywujemy zmęczone mięśnie, a nie tylko je aktywujemy. Musimy doprowadzić do zmęczenia albo obciążeniem dużym zewnętrznym ciężarem, albo poprzez dużą ilość powtórzeń. W tym przypadku musimy bazować na tym drugim rozwiązaniu, czyli męczymy go dużą ilością powtórzeń. Jeszcze z 5 mi dziabniesz, bo nie liczyłem tam, bratku. 3, 2, 1, dziękuję. Palce były tak, czy na siebie? Wiesz co, z rotacją zewnętrzną lekko, palce na siebie. 3, 2, to spyla. Hop, fajnie. Zazwyczaj nie pozwalamy sobie z Jasiem na pracę na maszynach. Jest ona nam do niczego potrzebna. Ale w tym momencie, jak nie możemy go obciążać normalnie w sposób osiowy, musimy wykorzystać taki sprzęt. Zdrową nogą Jasiu podniósł tą maszynę do góry, a urazową trzyma tylko w sposób izometryczny, gdzie wciąż chcemy bazować na jak najbardziej wyprostowanym kolanie. Uwierzcie mi, nie jest to łatwe zadanie. Sam je próbowałem, zanim Jasiu to zrobił, więc gorączka tego uda jest naprawdę duża. Jeszcze z 15 sekund. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dla zasady pracujemy również nogą zdrową. Tutaj możemy sobie pozwalać na troszeczkę więcej pracy. Tak jak już wspominaliśmy, nasze półkule mózgu mają tą możliwość, że przekazują sobie informacje i wpływają razem na siebie. Dlatego dokakrzamy nogę zdrową. Co też wpływa na budzenie nogi urazowej. Okay. I przenosimy się teraz na drugi sprzęcik, na drugą stronę, gdzie Jasiu będzie zginał kolano i trzymał izometrycznie. Będzie ciepło. Dla zasady aktywne brzucho. Fajnie. Ok. 15.
Kontrola czasu jest tutaj ważnym aspektem. Musi być odpowiednia długość tego napięcia, żeby mięsień pracował. Może już to widzicie na kamerach, że ta noga trochę dygocze. Co mówi nam o tym, że dosyć solidnie ten mięsień pracuje. Teraz pracujemy głównie nad mięśniami dwugłowymi uda. To one są przyczepione również do kości piszczelowej, co sprawia, że mają bardzo dużą funkcję przy zachowaniu bezpieczeństwa przed zerwaniem. Dziękuję. Przy ćwiczeniu ze wznosem bioder chcemy doprowadzić te nogi jak najbliżej do Jasia, więc przyciągamy Jasiu te nogi, żeby jak najbardziej wykorzystać jego zgięcie kolanowe, natomiast wiemy, że ma uszkodzoną łąkotkę, stąd nie możemy sobie pozwalać na za duże zgięcie. On w którymś momencie i tak odczuwa taką blokadę. Cyk, paluszki może zadrzeć, sama pięta jest, jest zaciśnięty wałek. Tutaj nie ma luki pod plecami, więc on nam wywal. Wdech do brzucha i wznos. U góry trzymamy pauzę na 3 sekundy i wyraźnie zaznaczamy wolny dół na 2 sekundy. Bardzo fajnie i super. Łączymy w ten sposób również pracę oddechową, więc Jasiu na dole nabiera szybko wdech do brzucha i podnosi biodra, dzięki czemu później, jak wrócimy do zabawy z poważniejszymi rzeczami, będzie ten nawyk miał cały czas utrzymany i nie będzie musiał się zastanawiać, jak ma oddychać, tylko będzie to już z nami w robocie. Zaznaczam znów dużą powtarzalność ilości powtórzeń, bo to jest dla Jasia bardzo prosty wzorzec ruchu. On dosyć mocne te poślady przed sezonem z nami zrobił. Więc żeby odczuł jakiekolwiek zmęczenie, to musi być tych powtórzeń sporo. Dzisiaj robimy ich w 3 rundach po 20 powtórzeń, hamując fazę ekscentryczną. Ciekawostką jest, że jak dziewczyny lizną takiego ćwiczenia jak Jasio, to odczują to nieźle na swoich pośladkach, więc weźcie się do roboty, bo praca tego typu jest dobrym fundamentem do rozpoczęcia przygody na siłowni. Jasio swoją przygodę z siłownią będzie zaczynał od początku. W tym ćwiczeniu z Jasiem nie pozwalamy sobie na pełen wyprost kolanowy, gdyż wiemy, że nie ma tam sprawnego więzadła. A to ono ma trzymać stabilne kolano w pełnym wyproście. Natomiast w ten sposób możemy pracować jednostronnie, unilateralnie, co wpłynie na koordynację ruchową Jasia po powrocie. I uwierzcie mi, że ta robota nie jest łatwa dla Jasia. Sam nie chcę dawać mu łatwych warunków na robocie. Staramy się wyłączyć pracę w odcinku lędźwiowym. Pracujemy tylko na odcinku piersiowym. Możesz mi tu dodać jeszcze trochę dłuższy skłon w tą stronę, nie? Ha, okej. To odcinek piersiowy ma być mobilny w naszym ciele, a nie odcinek lędźwiowy. Dlatego pracujemy w ruchu na odcinku piersiowym, a chcemy jak najbardziej wyizolować pracę na lędźwiach, żeby ona nie brała udziału w ruchu. Jasiu, jak się czułeś w pierwsze 24 godziny po urazie? No, czułem się fatalnie, ponieważ wiedziałem, że z moim kolanem coś jest nie tak. Aczkolwiek no, do momentu, kiedy mi nie zrobili badań, no to jeszcze liczyłem, że nie jest to tak poważny uraz. No ale jak już później się dowiedziałem, że jest zerwane więzadło krzyżowe, no to byłem załamany, obraziłem się na piłkę ręczną, powiedziałem od razu, że nie będę już grał. Sam wiesz, bo do mnie dzwoniłeś, nie odbierałem telefonów ze względu właśnie tego, że byłem załamany, to nie tylko od ciebie nie odbierałem, ale od większości osób. No niestety później się okazało, że dzwoniłeś po to, żeby już ten sam dzień operować to kolano. No niestety się nie udało. No później powiedziałem też właśnie, że nie będę wracał do piłki ręcznej z tego powodu, że wiedziałem jakby, że wszyscy zawodnicy, którzy przeżyli już ten uraz, nie wracali do tej dyspozycji albo do swojego poziomu sportowego,
albo nie było tak, że nie mieli problemu z tym kolanem, że cały czas im to wracało. Odkąd przedstawiłeś mi plan powrotu do sprawności, nie mówię tutaj jeszcze o grze w piłkę ręczną, ale o samym powrocie do sprawności, no to zobaczyłem, że można zrobić to z głową, że jakby jest możliwość przywrócenia tego kolana do pełnej sprawności. Więc no, troszkę pozytywniej na to patrzę. Plusem też jest na pewno, że odezwało się do mnie wielu zawodników z piłki ręcznej, którzy też już przeżyli ten uraz i powiedzieli mi, że da się to zrobić z głową. Na pewno jest to długa i ciężka praca. Uświadamiali mnie w przekonaniu, żebym się nigdzie nie śpieszył i robił to wszystko powoli. Chcesz coś przekazać swoim fanom dzień przed zabiegiem? Na pewno dziękuję wielu osobom za wsparcie, bo no tutaj nawet na miejscu Piotruś czy Marcin pomagają mi z samymi dojazdami na treningi, tutaj z poruszaniem się na treningu i tak dalej, także dziękuję chłopakom, dziękuję również wszystkim tym, którzy wysyłali mi mnóstwo mocy w wiadomościach i życzyli zdrowia. No i mam nadzieję, że operacja się uda, trzymajcie kciuki i do zobaczenia niebawem. Ha! Wierzę, że wrócimy silniejsi do grania, aj? Twoja ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka? Kękę, paluch, moje sny. Twoje ulubione danie? Mamusię pozdrawiam, spaghetti. I jeszcze powiedz mi, twoje hobby pozasportowe? Moje hobby pozasportowe? Lubię ze swoimi przyjaciółmi grać w konsolę, spotykać się z nimi i grać w pokera. Nasze nagranie już dobiega końca. Chciałbym z tego miejsca zaprosić Was na naszego Facebooka, Instagrama. Śledźcie nasz kanał i trzymajcie kciuki za Jasia. Wierzę, że wróci do sportu silniejszy niż przed urazem. Hej!